Ekspozycja stała w Muzeum Śląskim w nowej odsłonie, tu 6 galerii. Ale Państwo nie zobaczą 6 galerii. Zobaczą Państwo jedną wielką przestrzeń, zachęcającą do tego, żeby się zanurzyć w narracji historycznej, ale również w przykładach działalności artystycznej. Od samego początku, od 1929 roku, Muzeum Śląskiemu towarzyszy nerw nowoczesności. Z jego unikalną kolekcją i odważną przestrzenią do ekspozycji. Wchodząc na wystawę, wejdziemy w głąb historii i podążymy drogą wytyczoną przez jej bieg. Od czasów najdawniejszych, od pierwszych osadników na tej ziemi, po czasy nowożytne, gdzie będziemy świadkami powstawania nowej epoki, powstawania nowego świata. Zobaczymy, jak kształtowały się tożsamości i jakie emocje temu towarzyszyły. Ale historia to nie tylko fakt, to nie tylko daty. To nie tylko zjawiska i to nie tylko edukacja. Ta wystawa to również zaklęte w niej emocje podane w super nowoczesny sposób. Galeria Śląskiej Sztuki Sakralnej jest ściśle związana z terenem Górnego Śląska. Obejmuje dzieła sztuki gotyckiej i nowożytnej w zakresie malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego. Dzieła te to dawne obiekty kultu, niegdyś stanowiły wystrój świątyń na terenie Górnego Śląska. Dziś zaświadczają o artystycznym i duchowym dziedzictwie tego regionu. Narracja ekspozycji poprzez symboliczne zaaranżowanie wnętrza świątyni akcentuje pierwotne funkcje tych obiektów. Malarstwo polskie przełomu XIX i XX wieku stanowi trzon kolekcji Muzeum Śląskiego. Tworzą je obrazy reprezentujące wszystkie kierunki malarstwa tego okresu, począwszy od akademizmu, malarstwa historycznego, romantycznego, poprzez realizm, sztukę młodej Polski z dominującym nurtem symbolizmu, aż po malarstwo dwudziestolecia międzywojennego z przeplatającymi się na przemian kierunkami, nurtami awangardowymi, malarstwem tradycyjnym i koloryzmem. Galeria Sztuki Polskiej po 1945 roku, oparta na bogatych muzealnych zbiorach, jest krótką, syntetyczną opowieścią o sztuce polskiej od czasów powojennych aż do chwili obecnej. Podjęliśmy próbę spojrzenia na dzieła sztuki w oderwaniu od stylistyki i od przynależności do jakiegoś nurtu, akcentując to, co jest ideowym przesłaniem tego dzieła. Elementem kończącym naszą galerię jest street art. Nie lubimy wchodzić do pustego archiwum. Natomiast twórcy wystawy poświęconej teatrowi połączyli cechy archiwum z interaktywną zabawą, z przestrzenią, w której będą funkcjonowały zarówno multimedia, jak i dzieła sztuki. Będziemy tworzyć przestrzeń przeznaczoną dla widza, przestrzeń, w której widz będzie jednym z podstawowych budulców tej wystawy. Galeria Plastyki Nieprofesjonalnej ma na celu przybliżenie tego fantastycznego obszaru aktywności artystycznej tutaj na Śląsku. Twórcy nieprofesjonalni to zazwyczaj opowiadacze własnych historii. To epicka opowieść o Śląsku, o tym, jak się tutaj żyło, jakie tu ludzie mieli marzenia i do czego dążyli. Dla uplastycznienia przekazu posłużyliśmy się metaforą kopalni łączącej trzy ważne przestrzenie. Świat podziemny, powierzchnię i niebo. Niebo to przestrzeń transcendencji. Ten fantastyczny obszar ludzkiej wyobraźni nie jest niczym ograniczony. Thank you.